wszystko się zdziwi. Zresztą już się dziwią. Będzie koniec tych ludzi, którzy nie chcą podążać za słowem prawdy. Tu się góra zawali na przykład, czy będzie rozmoknięcie terenu. W Opolu nie będzie żadnego budynku wolno stojącego. Trzęsienie ziemi potężne i co się wtedy stanie? Jak będą ludzie wyglądali? Rewelacyjnie, a dzisiaj nikt nie chce słuchać. Dzisiaj nikt. Blokowisko niedaleko centrum. Od kilku miesięcy swoich pacjentów przyjmuje tu Romuald Statkiewicz. Reklamuje się w internecie jako lekarz chorób wszelkich, bioenergoterapeuta, uzdrowiciel. Natrafiliśmy na kilkadziesiąt blogów tego autora. Na stronach obiecuje wyleczyć znane i nieznane schorzenia. Umawiamy się na spotkanie, by zobaczyć, w jaki sposób działa. Wizytę rejestrujemy ukrytą kamerą. Dobra, właściwie mam na sobie. Proszę bardzo. Wsiąść tutaj? Dwie wolne. Jak nie, zajęte. W stronie internetowej słyszałem, że pan też różne takie dolegliwości. Tak, się zajmuje się, czy zajmuje dysfunkcjami, które są wewnątrz i na zewnątrz osoby. No właśnie, bo ja też czytałam i ja głównie migrena. Migrena tu. No nie tylko, głównie tak. To gardło pani. Gardło też. Na początek gardło. No właśnie, niesamowite. Skąd pan wie, bo to dopiero... Każdy wie. Tak? Każdy wie, tylko nie każdy się w tym momencie zmaga z tym tematem i go nie rozwija do tego, żeby być no, w tym co najmniej dobrym. No i wtedy sobie samemu można bardzo łatwo pomóc. A jeżeli ktoś zapomniał o tych wszystkich normalnych, naturalnych rzeczach, to wtedy przychodzi do mnie, żeby się obudzić. Czy się obudzi, to od niego zależy. Żeby się obudzić, trzeba zostać oczyszczonym przez pana Romualda. Zachwala on swoje metody i przestrzega przed tradycyjną medycyną i lekarzami. Nie interesują mnie choroby. To są określenia w tym momencie tylko i wyłącznie ludzi, którzy nie potrafią człowieka zdiagnozować. Mhm. Jeśli pani pójdzie do najlepszej kliniki, obojętnie gdzie, to w tym momencie będzie pani musiała miesięczne badania przejść, różne tam i tak dalej, mhm. I nie stwierdzą tego, co ja pani po prostu czytam. Jeżeli ktoś idzie, na przykład ma chory jakiś organ, idzie do szpitala sprawdzić się, przybadać, to proszę sobie wyobrazić, że medycyna współczesna, tak zwana akademicka, sprawdzi to wtedy, kiedy jest ubytek danego organu 60%. Mhm. Dopiero wtedy urządzenie może to sprawdzić, czyli jakiś tam rezonans i tak dalej, lub z krwi można to sprawdzić tymi badaniami. Ja to wyczuję wtedy, kiedy to się jeszcze nie przejawi, dopiero się przejawi za 10 lat na przykład. Ja to już wiem, że są symptomy. Jak pan to czuje od energii? A jak pani to, złapie pani to? No, trzyma pani to? Czuje pani? Bo tak. Tak jak czuję te wszystkie... Tak namacalnie? To można widzieć już. Apokalipsa zabierze wszystko. I nic wam leniwym duchom nie zostawi. Romuald Statkiewicz otacza się ludźmi, których poznaje przez internet. Elżbietę werbuje jako pierwszą. Ta przyjmuje imię Tiara. Pana Romualda Statkiewicza znam od 1 lipca 2006 roku. I gdzie się państwo poznali? Pierwszy raz spotkaliśmy się 7 lipca, ale 1 lipca rozmawialiśmy przez telefon. A ponieważ ja odbieram energię, więc czułam takie przepływy, jak od nikogo, a spotkałam wielu różnych jakichś tam ludzi, którzy mówili, że są bioenergoterapeutami, uzdrowicielami, to takiej energii nie czułam od nikogo. I to już było dla mnie bardzo zastanawiające, kim jest ten człowiek. Prawe kolano u pani nie funkcjonuje tak, jak powinno. Nadmiernie pani myśli i głowa od czasu do czasu, nawet dość często panią może w tym momencie boleć. To jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że nadmiernie pani myśli.
Centrum podstawy, czyli to miejsce w człowieku, gdzie są narządy rodne, też jest zakłócone u Pani. O, ma Pani przyblokowaną w ogóle szyję, kręgosłup szyję. No wątroba u Pani jeszcze leży, ma Pani za duże ciężary na barkach, Pani tu aż ramiona bolą. Aha. Głównie lewe, i to nie odnoszenia torebki. Aha. O ciało ziemskie trzeba dbać, to jest Pani obowiązek. Jeżeli Pani tego nie robi, to jest Pani to winna. Ta Pani tego winna po prostu, tak. To wszystko. Nie, staram się dbać, ale nie wiedziałam, że tak wszystko mi już odmawia posłuszeństwa. Też tu z nosem nie jest on drożny, tak jak powinien. A to teraz jest podziemiony. Nie szkodzi, ale to jest obecna dolegliwość. A ile kosztuje uzdrowienie u Pana? Znaczy się, jeżeli jesteśmy i rozmawiamy, tak? To już to się dzieje. Tak. Ale jeżeli pierwsza wizyta u mnie, to jest 50 zł ocena stanu zdrowia, tak? Czyli to, co przekazuję, i oczyszczenie. To jest ten pierwszy etap, to jest 100 zł, tak, pierwszy wizyt. Tak. Jeżeli Pani otrzymuje energię, to z drugiej strony co Pani chciałaby dać? No, co mam? No właśnie, wszystko. Czyli to, co Pani potrafi na przykład zrobić. Może to tylko być... ja bardziej miłość bym dała, a nie pieniądze. Dobrze. A w jakiej formie? Jak dałaby Pani miłość, jak Pani jest chora? To jaką ma Pani miłość? Chorobę. Uzdrowiciel pozyskuje kolejną osobę. To Bogusław, który przyjmuje imię Mojżesz. We trójkę zawiązują ezoteryczną grupę, która organizuje szkolenia, uzdrawia energią i przeprowadza seanse egzorcystyczne w mieszkaniu na opolskim osiedlu. Jeżeli się spotykaliśmy, to były bardzo duże przepływy energetyczne. No, człowiek był rozluźniony, bardzo takie no, przyjemnie było się spotkać. Cofnijmy się o 5 lat. Jeżeli się duch przepcha przez rozum, to dalej. Ale przez serce, nie przez rozum. Jak się okazuje, z panem Romualdem spotkaliśmy się już w przeszłości we Wrocławiu. Dotarliście do źródła, dotarliście do prawdy, w związku z tym idźcie całkiem nową drogą. To nie da rady. To trzeba po prostu pójść na bosaka, nago, dokładnie, uwolnić się od wszystkich rzeczy, żeby później nową szatę ubrać. Gdy zobaczyliśmy go po raz pierwszy, stał na bosaka za ladą ezoterycznej księgarni mieszczącej się w centrum miasta. Zarodek czysty wróci do góry. Wszystko inne nie ma. Nie ma. Sąd ostateczny. Podniesienie ziemi. Prowadziliśmy poszukiwania dziewczyny, która zaginęła. Dziennikarskie śledztwo zaprowadziło nas do księgarni, w której działała kobieta podająca się za Boga i jej pomocnik Romuald. Okazało się, że gromadzili wokół siebie wyznawców, którzy opuszczali rodziny i przekazywali na rzecz Pani Boga i jej pomocnika swoje emerytury, renty, a nawet mieszkanie. Będą ludzie umierać. No, niestety. I ogień ma w rękach, jak powiem komuś, że nie żyje, to tak właśnie jest. Jeszcze się nie przekonali. Czekałam. Dotąd. Halina T. i Romuald stworzyli dwie grupy wyznawców. Wkrótce doszło jednak między nimi do konfliktu. Powód? Każdy z nich chciał być Bogiem. Romuald postanawia wyjechać do Opola i rozpocząć działalność jako Jezus Chrystus. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry, czy ja rozmawiam z panem Romualdem Statkiewiczem? Tak jest. Witam pana. Wczoraj odwiedziłam pana, aby wszystkie swoje dolegliwości wyleczyć. Natomiast tak naprawdę jestem dziennikarką Ekspresu Reporterów. Bardzo chciałabym z panem porozmawiać. Czy zgodzi się pan na taką rozmowę? Oficjalnie odwiedzamy go z kamerą. Zgadza się na wywiad, gdyż jak mówi, dzięki mediom może pozyskiwać nowych wyznawców, którzy o nim usłyszą. Kim pan jest? Jestem Synem Bożym, Jezusem Chrystusem, który jest ponownie na ziemi
zanim Pan się poczuł właśnie, że jest Pan Jezusem, to co Pan robił w przeszłości? To znaczy, nie wiem, gdzie Pan pracował, czy wykonywał Pan jakiś zawód? Nie poczułem się, a jestem. Jest wielka różnica, bo poczuć to się można źle albo dobrze. Ale tak jak każdy, kończyłem wykształcenie ziemskie, czyli szkoły podstawową, średnią i studia. Studia akurat wojskowe. I pracowałem po szkole oficerskiej w wojsku jako oficer kontrwywiadu wojskowego we Wrocławiu. Następnie zająłem się szeroko pojętym biznesem, czyli działalnością gospodarczą. Prowadziłem własną firmę, prowadziłem różnego rodzaju działalności gospodarcze, aż w pewnym momencie zacząłem uzdrawiać ludzi. Każda osoba, która bezpośrednio się ze mną spotyka, ma możliwość bezpośrednio brać udział w takim zabiegu lub działam na odległość. I to bezpłatnie? Żeby gdzieś wejść, trzeba drzwi otworzyć, tak? Takim otwarciem drzwi jest tak samo, jak ktoś chce wysłuchać koncert najnowszego zespołu, czy kupić samochód, wpierw musi zapłacić pieniążki, tak? Nikt go wcześniej nie potraktuje. Dlaczego miałoby tu być inaczej? Jeśli ktoś nie zapłacił, to natychmiast to się przeciwko niemu odwraca. To wcale nie działa, a wręcz odwrotnie. Czy szkodzi, tak? Oczywiście. Apostołowie Romualda mają za zadanie werbować do grupy następne osoby. Działają w jednej z firm handlujących sprzętem AGD. Za jej pośrednictwem przyciągają kolejnych wyznawców. Przesłanie świętego Graala poruszy wewnętrznie tylko tych, którzy jeszcze noszą w sobie płomyk prawdy. Nowe wyznawczynie szybko zrażają się naukami przywódcy. Po kilkunastu spotkaniach odchodzą. Jezus Chrystus, Syn Boży, Święty Graal. Technika rozmów, jaką stosuje Pan Romuald, jest taka, że człowiek po powrocie, jemu się wydaje, że to, co mówi, to jest takie naprawdę prawidłowe, oczywiste, że należy nad tym pomyśleć, że to tak właściwie powinno być. Przy tych naukach dowiadywałem się, że wszyscy, którzy nie czytali książki, nie interesowali się, nie pracują nad sobą w duchu tejże książki, tego co głosił Pan Romuald, są ciemni, nie powinniśmy się w ogóle z nimi kontaktować. A skłaniał, żeby brać jakiś rozwód, czy nie mieszkać się z mężem? No właściwie tak, to do tego dążyło. Co zdecydowało, że Pani postanowiła odstąpić od tej grupy? Uznałam, że cóż to za wysłannik Boga, który uczy nienawiści do wszystkich naokoło, do wszystkich, którzy nie są tacy jak ja. Są źli, ciemni i należy ich niszczyć. To są nauki, które przekazuje Pan Romuald i ja je tak zrozumiałam. Tłumaczę ludziom, jak to wygląda, a żeby jeszcze może paru ludzi, dosłownie paru, a nie będzie ich więcej, zdążyło się uratować. O, witam apostoła. Jezus i apostołowie działają nadal. Następną ofiarą grupy ma być tak zwany Noe, którego werbują przez kilka ostatnich miesięcy. Ta wizja tiary dotycząca tych form, które się zbliżają, to była bardzo dobra. Że trzeba było to wszystko poczyszczać i żeby to nie rozwinęło się mocniej. Wydobywać, wzmacniać, pomagać tym ludziom, a wszystko, co jest nieciekawe, to posprzątać i oddalić, żeby ludzie mogli normalnie funkcjonować na tej ziemi. No, oczywiście. No, a szczególnie apostoł Noe, który się zapowiada. Może z tego samolotu wreszcie się wydobędzie. Wysiądzie. Bo leci tym samolotem nie wiadomo gdzie. No, pomoc jest taka, że się go oczyszcza, to efekt tej pracy jest. Powinien być dobry. Jeżeli się uwolni od tej ciemnej formy, która wokół niego żyje, tak zwanej żony, no to będzie dobrze.